Dobra. To jest mój chomik Ferrari. Bardzo go kocham. To jest mój jedyny taki chomik, pierwszy. Mam go od września 2013 i bardzo lubi biegać w kołowrotku. Ma taki ma kołowrotek. Bardzo go lubi. No, ma tutaj takie wyposażenie, jak widzicie, suszony chleb. No, tutaj takie coś. Najlepsze jest to, że ma wejście od góry nawet. No, miska, domek na zewnątrz. Tutaj musiała zostać założona ta ślepka, żeby nie wpadała. No, schodki są nawet. No, taki żwirek radzę, bo trociny nie są dobre na chomików, bo one mogą się w nich udusić, jak jest już brudno. No, ona jest urocza. To jest takie urocze maleństwo. No, i bardzo lubi biegać w tym kołowrotku. No, jak widzicie, Ferrari to dziewczynka. Następnego pewnie też tak nazwę, bo samce bardziej śmierdzą. I w następnym odcinku powiem, jaka jest dieta chomików i co powinny jeść, a czego nie. I oczywiście, jakie powinny mieć wyposażenie. No wiadomo, tutaj takie tunele. Ona uwielbia, kiedy ja się z nią bawię. Aż zawsze coś ma do roboty. A kiedy zachoruje chomik, to metody w następnym odcinku powiem. No to jest mój pierwszy filmik z nią, bo mam przecież od września 2013. No trochę się już przyzwyczaiła do klatki, bo na początku jak ją wpuściłam, to koszmar był dla niej. No ona bardzo się bała na początku, ale teraz już mniej się boi. No, tak jak mówiłam, w następnym odcinku będzie co innego i już chyba będę kończyć. To już kończymy. Ale zanim zakończę, to powiem. Rody Lęk Duo to jest jedna z takich klatek, które są mocne. Nie są słabe. Bo tutaj ma plastik przezroczysty. No tutaj kratki tam od tyłu. I tutaj oczywiście też kratka i tam od tyłu. Nigdy więcej. Tak jak mówiłam, ma wejście od góry. Tutaj wejście jest. Można przenieść. Wygodne jest. Ma kolbę. No chomik powinien mieć. Dobra. To kończę. Bo już mi się czas kończy.